Witamy ponownie ze sceny Głównej Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2016. Eksperyment przed nami i pokaz, jak dużą siłą jest ciśnienie atmosferyczne. Za mną pan dr Jerzy Jarosz z Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, który za chwilę pokaże, że takie ciśnienie atmosferyczne może uporać się z 200-litrową stalową beczką. Tak to będzie wyglądało. Mamy taką nadzieję. Proszę Państwa, to jest próba. Ciśnienie atmosferyczne na ogół nie jest przez nas doceniane, ale przez uczestników tego festiwalu już chyba troszeczkę tak, ponieważ przedtem, kilka pokazów wstecz, była próba rozrywania półkul magdeburskich, które wcale nie były takie duże jak te oryginalne w Magdeburgu 350 lat temu, ale jak było widać, dopóki kolega nie wpuścił tam trochę powietrza, żeby zmniejszyć podciśnienie we wnętrzu tych garnków, były one nie do rozerwania. Nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy, jak duże ciśnienie, pod jak dużym ciśnieniem żyjemy. Mówimy o 1000 hektopaskali, ale te liczby nic dla nas nie znaczą. Nie czujemy tego. Nie czujemy tego dlatego, że ciśnienie naszych wewnętrznych płynów ustrojowych, czy ciśnienie płynów komórkowych jest takie samo jak zewnętrzne, no i te ciśnienia się nawzajem kompensują. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka siła naciska na całe nasze ciało. Ale jeżeli przypomnimy sobie szkolne definicje, definicje jednej atmosfery, czy jednego paskala, możemy bardzo łatwo uświadomić sobie, że na każdy centymetr kwadratowy dowolnego przedmiotu, który znajduje się na powierzchni Ziemi, działa siła około 1 kg siły, czyli ciężar 1 kg naciska na każdy centymetr kwadratowy. No to znaczy, że każdy z nas, w zależności od rozmiarów, oczywiście mamy różne ilości centymetrów kwadratowych, ale na każdego z nas działa około 15 ton nacisku bez przerwy. Ta beczka jest podobna, do powierzchnia tej beczki jest podobna z grubsza, jest to ten sam rząd, co powierzchnia naszego ciała, więc na tę beczkę także działa 15 ton nacisku z wszystkich stron, ale wewnątrz mamy takie samo ciśnienie. Wobec tego oczywiście beczce nic się takiego nie dzieje. Eksperyment polega na tym, że postaramy się z tej beczki usunąć powietrze, które tam było. Robimy to w ten sposób, że do beczki nalaliśmy pewną ilość wody i ta woda w tej chwili jest gotowana. Jak wiadomo, woda gotując się gwałtownie zamienia się w parę wodną. Widać, że ta para wodna, że woda już w środku wrze. Para wodna ucieka teraz z tej beczki dość intensywnie. Beczka już się dość mocno rozgrzała. To oznacza, że powietrze razem z tą parą wodną jest usuwane na zewnątrz i beczka będzie w znacznej mierze wypełniona parą wodną, gorącą. No i nasz zamiar jest taki, że tę beczkę za chwileczkę przestaniemy już podgrzewać, uznamy, że jest wystarczająco dokładnie wypełniona parą wodną. Zakręcimy tutaj tę zakrętkę w beczce, uszczelnimy ją bardzo starannie, tak żeby powietrze nie mogło się dostać z powrotem do środka, gdy para wodna będzie się ochładzała. W środku próżnia zostanie wytworzona w ten sposób, że beczkę ochłodzimy. Beczkę ochłodzimy, para wodna przejdzie w stan ciekły, czyli zamieni się, skropli się, zamieni się w wodę. Zostanie bardzo dużo pustego miejsca. W związku z tym beczka zacznie wyraźnie odczuwać ten nacisk zewnętrzny i nie będzie mogła przeciwstawiać się naciskiem powietrza na ścianki wewnętrzne. Jeżeli się nie mylimy, jeżeli rzeczywiście 15 ton na tą beczkę będzie działało bez kompensacji od środka, wydaje nam się, że jest możliwe, że ta beczka zostanie zgnieciona. Zaraz to wypróbujemy. Chyba jest już wystarczająco dobrze podgrzana. Zakręcimy palniki. Teraz musimy to dobrze uszczelnić. Mamy tutaj zakrętkę. No, potrzebne nam jeszcze tego kleszcze. Beczka jest gorąca, pełna pary wodnej. No i w tej chwili zaczyna się już schładzać, ale ten efekt, który nas interesuje, możemy osiągnąć chyba dopiero w momencie skroplenia pary wodnej całkowitego. No i wtedy zobaczymy, czy beczka się podda. Dobrze, jest uszczelniona. Żeby to trwało nie tak długo, bo czas na festiwalu jest cenny, przeniesiemy ją do specjalnej wanny i będziemy delikatnie starali się tę beczkę ochłodzić. Może poproszę cię, żebyś ją delikatnie polała wodą zimną. Zobaczymy, czy beczka jest silniejsza, czy ciśnienie atmosferyczne. Tego nie wiemy. To
To jest gruba stalowa blacha. Jak na razie widać, że beczka daje sobie świetnie radę. Jeżeli beczka będzie silniejsza niż ciśnienie atmosferyczne, to ten eksperyment tak się zakończy. Ale miejmy nadzieję, niewątpliwie nie wybuchnie. O, jednak coś się z nią dzieje. Aha. Jednak, proszę Państwa, 15 ton to jest 15 ton. Proszę zobaczyć, jak beczka pięknie ewoluuje w stronę zajmowania jak najmniejszej objętości w tej olbrzymim ciśnieniu atmosferycznym, które ją otacza. Myślę, proszę Państwa, że ciśnienie atmosferyczne, które wyprodukowało taką rzeźbę, zasługuje na oklaski. Bardzo dziękujemy za udział w eksperymencie.